Pawle, mógłbyś przeczytać? Rozumiem, że całą wypowiedź, ale to nie z portalu, którego powinno być cytowana. Ale nie, tak żartuję. Tu pytanie padło, kto w ogóle wpadł na pomysł, by zatrudnić trenera z zagranicy, bo u nas w kraju nie jest to raczej zbyt częsta praktyka. I Słówek odpowiada, pomysł był trochę zbiorowy, zrobiliśmy po prostu burzę mózgów. W momencie, gdy mieliśmy taką informację, że możemy się pożegnać z Adrianem, czyli IMD, zacząłem się rozglądać. Po pierwsze przyjrzałem się rodzimej scenie i z wielką przykrością stwierdzam, że w Polsce nie ma trenerów, są za to świetni analitycy. Są ludzie z zamiłowania, z pasji. To nie są ludzie z mocnymi kompetencjami, popartymi studiami czy badaniami, czy czymkolwiek innym, jak na przykład lata doświadczeń. To są ludzie, którzy po prostu dużo grali, mają pojęcie na temat gry, są pasjonatami e-sportu i chcą być trenerami. No właśnie, i zacznijmy od tej decyzji, jeżeli chodzi o zmianę trenera w XCOM Team i tej decyzji, że to trener zagraniczny, a później przejdziemy do tematu o tym, czy faktycznie tych trenerów CS-a w Polsce nie ma. Zacznijmy od decyzji. Pawle, uważasz, że to dobra decyzja, że XCOM postawił na zmianę i to właśnie na zagranicznego trenera? To się okaże tak naprawdę, no ale IMD miał trochę szans na to, żeby ten zespół w jakiś sposób ułożyć. Wielkich sukcesów nie udało się osiągnąć, więc tak jak chyba zresztą sam gdzieś pisał, wyczerpała się ta cierpliwość zarządu XCOMu. Czy ten sięgnięcie po zagranicznego trenera jest dobrą decyzją? No na pewno zmieni się trochę ta komunikacja w zespole, no bo jest on anglojęzyczną osobą i poza samą grą zawodnicy muszą komunikować się po angielsku, w grze już będą komunikować się po polsku. Może to trochę zamieszanie wprowadzić, ale tak naprawdę myślę, że trzeba trochę czasu, żeby sprawdzić, czy to działa, czy nie. No właśnie, bo jeżeli chodzi o scenę Counter-Strike'a, bardzo często przyjmuje się, że zawodnicy są z jednego kraju i to funkcjonuje bardzo dobrze. Przykład ENS, przykład Astralis, Duńczycy, czy to, że mamy co prawda 5 Polaków, ale komunikujących się w innym języku, może wprowadzić jakąś dezorientację w zespole? Nie wiem, no może być tak. Zależy na ile ci gracze są w stanie komunikować się w języku obcym z trenerem. Bo to też jest istotne. Wydaje mi się, że jeżeli się nie komunikują dobrze po angielsku, to jest to jakiś tam, powiedzmy, kłopot, tak? Z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego ktoś mógłby stwierdzić, ok, najlepszym pomysłem jest wzięcie trenera zagranicznego. No i chyba to jest to, że w Polsce faktycznie nie ma takich dużych postaci, które coś osiągnęły i mogą mieć autorytet wśród graczy. Bo tak naprawdę to środowisko jest relatywnie małe w porównaniu z zagranicą. No i jak mamy śmietankę najlepszych, powiedzmy 30 polskich graczy CS-a, to ewidentnie musi ich trenerem być jakiś, powiedzmy, gracz, któremu się nie udało do tej 30 wbić, w związku z czym musiałby mieć niesamowity charakter czy też inteligencję, żeby go jakaś piątka z tej pierwszej 30 posłuchała. Wciąż bezrobotny. Może tylko, że on pewnie chce jeszcze grać. Mówi się o tym cały czas, ale myślę, że byłby idealnym trenerem, jest opanowanym człowiekiem, raczej wiedzę ma bardzo dużo, no bo kilkanaście lat doświadczeń, był topowym graczem od Counter-Strike 1.6, wygrywał jakieś plebiscyty, wygrywał też turnieje, oczywiście największe na świecie, razem ze swoją drużyną, więc może on byłby dobrym kandydatem. Wiem, że jakieś rozmowy między nim a XCOM-em były, może nie na posadę trenera, ale gdzieś tam negocjacje się odbywały, widocznie się nie dogadali, bo na razie cisza, Neo też po Azji jeździł, szukał pracy, więc na razie czekamy na wieści, ale myślę, że trochę z przesadą to, że nie ma w Polsce trenerów. Jakby w XCOM-ie nie grają też tacy zawodnicy, którzy osiągnęli nie wiadomo co, żeby mieć jakby problem z zaakceptowaniem trenera, który osiągnął tyle samo albo mniej niż oni. Bo jest przecież Kubik, który pracował z Virtus Pro przez kilka miesięcy. Wcześniej pracował też z czołowymi zawodnikami, bo z Ralenem i z innymi w AGG. Więc myślę, że on byłby dobrym kandydatem. No. Czy ten trener zagraniczny będzie lepszy? No nie wiem. Zobaczymy. Też pamiętam, że Słówek, tak może nadinterpretowuje, tworząc pewną teorię, ale Słówek przecież zaczynał AGO jako dywizję LoL'a. I tam też był wielki problem z trenerem, bo w League of Legends też jest ta opinia powszechna, że jest, wiadomo, Veggie, wtedy Hachi nawet nie operował na polskiej scenie, więc tych trenerów w ogóle brakowało. I oni tryoutowali wszystkich, tak pisali do wszystkich, którzy zdają się mieć jakiekolwiek kompetencje. Wiem, bo nawet do mnie w takim akcie desperacji czy pisali takie, czy ty nie chciałbyś być trenerem, może, bo szukamy kogoś, chociażby z zewnątrz, kogo operował. I tak Słówek pamiętał, że miał duży z tym problem. Tak samo, że najpierw chciał mieć polskiego trenera, polski skład LoL'a,
Potem musiał dobrać zawodników z zagranicy i trenera też próbowali, ostatecznie mieli gdzieś zdalnie z Szwecji, nie do końca to wyszło, też nie do końca jawnie się z tym w sposób komunikowali. Ale może ta sytuacja się zmieniła. Tak, może w CS-ie to samo tak stwierdził, że w końcu po co aż tak się ograniczać do Polski i gdzieś tam mononarodowości. Może jest, po prostu idąc do Europy masz więcej ewentualnie osób do ściągnięcia, masz po prostu większy do przejrzenia katalog z trenerami. Może po prostu stwierdził, że z tych powodów medialnych lepiej odpuścić, żeby mieć nieco więcej po prostu perspektyw. Paweł, ty ich znasz, tych zawodników? Dobrze? W sensie, w jakim sensie pytasz? Czy no, na ile oceniasz ich umiejętność komunikowania się z cudzoziemcem w sprawach takich to, jak... Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, bo no jakby... Myślę, że z angielskim nie mają problemu, ale to, co ja wcześniej mówiłem, to nie wydaje mi się, że jakby problemem byłoby to, że oni nie będą się potrafić z nim dogadać, tylko problemem może być to, że oni z nim będą rozmawiać po angielsku, ustalić jakieś taktyki, a później w grze już po polsku będą rozmawiać. I tak właśnie się dzieje. Więc właśnie z tym jakiś tam problem mam, no bo tak jak, nie wiem, czy dalej w Devil's One jest ta zasada, że drużyna LoL'a komunikuje się po angielsku tak, i... Tak jest. I jakby oni chyba też poza grą się po angielsku komunikują w przygotowywaniu taktyk, czy tylko w grze? W przygotowywaniu taktyk po polsku, ale została wprowadzona pewna nowość, jeżeli chodzi o to, że dwie czy trzy gry, jeżeli chodzi o solo kolejki, jak grają duosa, to też, żeby się komunikowali w języku angielskim, ale tutaj sytuacja jest trochę inna, bo ci zawodnicy są przygotowywani do tego, żeby mogli znaleźć się w lecu i żeby ten język angielski był u nich na tyle dobry, żeby nie czuli jakiegoś dyskomfortu, kiedy będą iść do zagranicznej drużyny, a tutaj mamy pięciu Polaków, którzy chcą dojść jak najdalej, więc no właśnie o to było to pytanie, czy to nie będzie jakiś, czy to nie będzie jakaś przeszkoda, ale jak rozumiem, że... Nawet nie dla gracza, ale dla trenera. Tak, jak analizować powtórki, komunikację graczy, gdy oni się komunikują po polsku i tak nie rozumiesz, czy... Możesz mieć fajnie wyznaczone wytyczne po angielsku podczas rozmowy, ale jak jesteś w stanie w ogóle weryfikować wyniki w oficjalnych meczach? To jest bardziej moja wątpliwość. Zależy jeszcze skąd jest ten trener, bo jeżeli to jest trener z Ukrainy, to sobie poradzi. Nie, z Irlandii. Z Irlandii. Czy, tak, z Irlandii, więc to nie, ale to akurat jest w sumie dobre pytanie, no bo faktycznie jeśli na takiej płaszczyźnie miałby analizować grę, czy to jak zachowują się zawodnicy podczas gry, no to... Komunikacja jest to tak złotem, jeśli chodzi o e-sport. Chyba, że wezmą tłumacza, tak jak w klubach piłkarskich się robi i będzie siedział obok niego i mu nawijał tam. No, ale to już jest problematyczne no to... i więcej kombinowania tak. Niż chyba to warte. Dobrego tłumacza z wiedzą e-sportową pewnie też będzie ciężko, to... który mógłby się tym zająć. Następny wywiad, brakuje tłumaczy w Polsce. Słuchajcie, panowie, właśnie, no dobra, w takim razie czy tych trenerów faktycznie brakuje, czy brakuje osób, które mają na tyle duży autorytet, żeby zawodnicy mogłyby za tą osobą podążyć? Myślę, że jeszcze trenerzy są, no bo tak jak mówiłem, jest Kubik, którego XCOM mógłby wziąć, to właśnie zależne od drużyny, no bo nie uważam, że Kubik byłby autorytetem dla na przykład Taza i faktycznie by się sprawdził w Devil's One czy Virtus Pro, bo, ale w takim XCOMie myślę, że dałby sobie radę, ale patrząc na to ogólnie, można powiedzieć, że tych trenerów brakuje z tego względu, że no nie mamy tego podłoża faktycznie takiego szkolenia. Ten sam problem jest właśnie w klasach e-sportowych, gdzie no nie wiadomo kto ma uczyć, no bo wezmą jakiegoś, nie wiem, byłego gracza, który uczy granatów, bo nikt nigdy nikogo nie szkolił pod właśnie kątem tego, że on za kilka lat zostanie trenerem. I to jest chyba taki ogólny problem e-sportu, że na razie no, ciężko o tym myśleć. Czy to się zmieni? No nie wiem. Czarmak, masz jakiś pomysł na szkolenie trenerów? Znaczy, z tego co wiem, to w ogóle w Danii bardzo mocno zaawansowane jest to szkolenie. Są szkoły tam kilkunastoletnie, Pomóż mi. Ja nie pomogę ci, bo tak mnie dobijałeś wcześniej. Kilkunastoletni chłopcy tam się uczą gry w Counter-Strike'a. Z tego co wiem, są firmy, które próbują zbudować narzędzia do nauki. W Polsce też już się to dzieje. Wszelkiego rodzaju skrypty, więc pod tym względem jest powiedzmy progres. Natomiast no, wydaje mi się, że musimy sobie wykształcić tych trenerów, że no muszą gdzieś tam metodą prób i błędów zostać znalezione jednostki, które są w stanie, może nie był graczem, ale z boku widzi więcej, czy jest w stanie zorganizować tą grupę ludzi. Tego się nie widzi tak od razu, natychmiast. No takim trochę trenerem jest mini rok, tak? Nigdy jakoś tam nie grał na szczycie. Nikt go praktycznie nie znał przed tym, jak dołączył do AGO, a jakby w tym AGO już jest no, kilkanaście miesięcy, jak nie więcej. I dalej nikt chyba nie myśli o tym, żeby go wyrzucić, więc może to jest jakaś też droga.
ale to ten CS taki bardzo profesjonalny, że tak powiem, szczególnie w Polsce jest młody i wydaje mi się, że tak naprawdę ta pierwsza generacja to nie utrzyma się tak bardzo długo. Wyłoni się jakiś, powiedzmy, załóżmy, że ktoś po kroju Taza, ktoś po kroju właśnie z tej pierwszej półki zawodników, któryś z nich, myślę, będzie w przyszłości jakimś takim wiodącym polskim trenerem, tak jak mamy za granicą przecież Zonyk, sławny zawodnik właśnie drużyny MTW. Za tych starych czasów starszy jest od tych swoich chłopaków w Astralis, posłuch ma, zna też bardzo wiele niecnych sztuczek, które oni stosowali, bo słynni byli z tego, że brali timeouty w różnych momentach, że im się myszki niby psuły, jak im brakowało timeoutów i tak dalej, i tak dalej. Więc ma wiele do przekazania, a no tak jak ktoś tu wspomniał, chyba, nie wiem, Paweł, czy to ty, taki Taz, który tu zęby na CS-ie zjadł, czego on może się nauczyć nowego od jakiegoś tam, nazwijmy to, młokosa. Czyli nie droga zawodnik, szkółka, tylko po prostu od profesjonalnego grania, bycia na wysokim poziomie, zdobycia tego autorytetu jako gracz, później na trenerkę do jakiejś drużyny, dzielenie się swoją wiedzą, tak jak w przypadku Mariusza Lorda Cybulskiego. To jest trochę tak jak w piłce nożnej, nie każdy dobry gracz może zostać trenerem i nie każdy trener musi być w przeszłości dobrym graczem. Nie każdy piekarz będzie wiedział, jak prowadzić piekarnię. Ale to pomaga, to na pewno pomaga i wydaje mi się, że właśnie jedni z tych pierwszych dobrych będą mieli to doświadczenie zawodnika wcześniej i to im pomoże, bo ten zawód jest tak naprawdę jeszcze kreowany. Jeszcze będzie kilka typów trenerów, prawda? Będzie jakiś taki autokrata, będzie jakiś przyjaciel tych zawodników i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na Zachodzie też nie ma aż tylu tych trenerów takich wybitnych, wyjątkowych. Ja rozmawiam tam często z graczami, często ze wszelkiego rodzaju komentatorami i tak dalej, i tak dalej. To słyszy się, że ten trener jest przyzwoity taktycznie, ale nie jest jakiś orzeł i tak dalej. Mówimy tutaj o drużynach z pierwszej ósemki z rankingów światowych. Tak się wypowiadają ludzie o trenerach, więc wydaje mi się, że globalnie ten zawód jeszcze troszeczkę musi się wykształcić. No i Polska w CS-ie jako ten rynek profesjonalny jest troszeczkę za tą czołówką światową. No i też problem chyba ogólnie w e-sporcie jest tak. E-sport jest domeną młodych ludzi, podczas gdy posada trenera z definicji wymaga olbrzymiej dojrzałości, też pewnej życiowej. Trzeba też mieć wykształcony profil osobowości czy temperamentu i to są cechy, które przychodzą z latami. Więc wiedzy nie będzie brakowało, bo ludzie, którzy siedzą w e-sporcie, są tym zafascynowani, ale tak brakuje po prostu ludzi, którzy po 30 tym żyją. Tak, oni powstaną. Tak, teraz ci, którzy mają 25, za 5 będą mieli 30 i będą świetną generacją trenerów. Tylko może jesteśmy ciut właśnie przed tym, może potrzebujemy dać temu trochę czasu. Ale w Ultralidze, w pakcie mamy X-Carlin, która ma 17 lat. To prawda, ale to są jej pierwsze kroki i widać tam atmosfera w drużynie była kompletnym cmentarzyskiem i to było za wysokie progi na jej nogi. Tak, tam trzeba było kogoś, kto naprawdę taką pewną dojrzałością, chce się powiedzieć, tak weźmie za mordę i ogarnie chłopaków. A to było po prostu zbyt świeże doświadczenie. I tak patrzymy na Ultraligę. Pride top 3 bez trenera, prawda, z menadżerem. Top 1 rok z trenerem za granicę. Akurat tu nie ma polskiego. Jest Hachi z Veggie i potem Nachowski w Wiśle Płock, który też buduje dopiero swoją gdzieś pozycję. Ale jeśli chodzi o pozostałych trenerów, ani widu, ani sychu. To tak, to te problemy omawiane tu przy CS-ie, to też jest czymś, czym żyjemy w LoL-u, tak? Veggie cały czas wraca do tej trenerki, bo mówi, no nie ma trenerów, no potrzeba tych trenerów, no muszę wrócić, no bo jak nie ja, to kto? I w sumie nie można odmówić mu racji. A na przykład Awahir, który miał okazję w swojej karierze dwukrotnie być trenerem. No i co było z R16? Nie no, i nawet widzisz, nawet ja wchodząc, okazywało się, że był potrzebny nawet taki trener, który niekoniecznie będzie miał niesamowicie ekspercką wiedzę o grze, ale po prostu ogarnie młodych chłopaków, ich temperamenty, będzie taką osobą z zewnątrz, która może uspokoić w razie czego atmosferę. I tak więcej takich osób chyba też potrzeba, które po prostu mają też zajawkę nie tylko z grą,
ale rozumiem pewne interakcje między ludźmi. Patrzę się na Karmaka i widzę, że tak jakby chciał coś powiedzieć. Maćku, bo ja mam do ciebie pytanie. Tak, czego wy w drużynie szukacie w trenerach? Jaki to jest profil w tej chwili zawodnika i czy myślisz, że to się zmieni z czasem? Mam tutaj też kilka pytań do właśnie mojej osoby, ale myślę, że to jest moment programu, w którym to ja cały czas zadaję pytania, więc niech tak pomidor pozostanie. Niech tak pozostanie. Pomidor? Pomidor, przepraszam, pomidor? Nie. A może wezmę trzy? Na zapas. Na grafikę. Jeżeli chodzi o trenerów, mamy Haciego, mamy Mariusza Lorda Cybulskiego, którym no, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o jego doświadczenie, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Haci z ogromnymi sukcesami, jeżeli chodzi o trenowanie w Turcji, wielokrotnie trener Splitu, no i też ale tego czego w nich szukacie, jakie mają cechy, bo tak unikasz, no, opowiadasz, rozpisujesz ich CV, jakbyś ich chciał zareklamować. Sprzedaż. Co oni mają takiego, że spełniają właśnie wiedza, warunki? Autorytet. No, ale to też są potrafią właśnie dwa inni trenerzy, no bo Hacz nigdy chyba nie grał na jakimś poziomie tam profesjonalnym. Pewnie, tak? To jest troszeczkę... Znaczy, ale nie wiem, to może jest też taki autorytet przez to, że po prostu ma osiągnięcia. Ma osiągnięcia jako trener. No właśnie, dlatego powiedział, są sprawdziłem. Dwie różne drogi, które dalej pewnie działają we sporcie, że możesz być jakby jakimś tam ekspertem, śledzić scenę i sprawdzać się może na niższym poziomie jako trener, niekoniecznie mając na koncie wielkie sukcesy jako gracz. No a z drugiej strony, tak jak Lord, mając sukcesy wielokrotnego mistrza świata w Counter-Strike 1.6, wygrywając najważniejsze turnieje i też możesz być tym trenerem, więc droga otwarta, jeśli ktoś szuka pracy we sporcie, to może myśleć o trenerce. Spróbować swoich brakuje sił. Wracasz? Tak. Wracasz? Nie, jestem veggie. Bo już wiemy, że nie tak można komentować i trenować jednocześnie. To już wiemy na przykładzie Wydżego. Ale tak, to jest takie ogólne hasło. Brakuje trenerów, warto się rozwijać i przede wszystkim dlatego jestem wielkim fanem w Devil's One, że masz i w sumie Ilvin Wargame. Tak, veggie zawsze miał kogoś, kto brał pod skrzydło, najczęściej WoW. Hachi brał pod skrzydło, a w tym przypadku wziął tutaj Zeturala. Trenera, który wypłynął właśnie jako ten debiutujący w zerowym sezonie Ultraligi. Jestem tego fanem, bo no jak nie oni, to kto wykreuje kolejną generację trenerów? To jest bardzo ważne. A teraz jest assistant coachem w Devil's One.